To jeden z wielu zaobrączkowanych w tym roku sokołów, samiczka z obrączką obserwacyjną 6cm. Ale pisklec nadleśnictwa Nowe Ramuki to ptak szczególny, bo to setny sokół zaobrączkowany w tym sezonie w naturze. Taki wynik zdarzył się po raz pierwszy, a lęk w wolierze zaobrączkowany 19 czerwca to jeden z późniejszych lęków w tym sezonie. Kiedy w innych gniazdach były już młode, w wolierze na Mazurach były jeszcze jaja. Mogło to oznaczać, że to lęk powtórzony po stracie albo późny. Takie obawy były też w przypadku lęgów w nadleśnictwach Mieszkowice i Cybinka. Przy kolejnej kontroli okazywało się, że były to późne lęgi. Platforma zainstalowana przed kilkunastoma laty dla rybołowów w nadleśnictwie Cybinka to jedno z 6 nowych gniazd sokołów na drzewie odkrytych w tym sezonie. W gnieździe była jedna samiczka i jedno niezalężone jajo. Nowe gniazdo w nadleśnictwie Torzym znalazł inżynier nadzoru z sąsiedniego nadleśnictwa Świebodzin. Już od kilku lat widywał w tej okolicy sokoły. Domyślałem się, że gdzieś w okolicy powinny gniazdować, skoro w tym okresie przebywają z młodymi. Natomiast gniazdo samo znalazłem 7 czerwca tego roku. Właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, usłyszałem charakterystyczne kwilenie. Patrząc przez lornetkę, zaobserwowałem parę, jak krążyły wokół kępy, na której zauważyłem gniazdo i jednego młodego. Późno odkryty lęk sokołów w gnieździe kruka w nadleśnictwie Torzym to jedyne gniazdo naturalne wśród 6 nowych. Pozostałe nowe lokalizacje to platformy dla rybołowów lub przygotowane dla sokołów sztuczne gniazda. Trzecie nowe gniazdo znajduje się w nadleśnictwie Chojna, gdzie w innej części nadleśnictwa kilka lat temu sokoły odbywały już lęgi. Odkrył je Łukasz Ławicki, który w 2015 roku wypatrzył sokoły w Trzebieży. Para w Chojnie zajęła platformę dla rybołowów na wysokim modrzewiu. W gnieździe było 2 piskląt. Podczas monitoringu zasiedlania gniazd przez ptaki drapieżne w nadleśnictwie Wałcz, leśniczy Leszek Stankiewicz odkrył kolejne z nowych gniazd sokoła wędrownego. W gnieździe przygotowanym dla rybołowów para sokołów dochowała się 4 młodych. 5. z nowych lokalizacji to gniazdo przygotowane dla ptaków, które pojawiały się w nadleśnictwie Żmigród. Samca urodzonego w tych lasach i samicy z Czech. Gniazdo w Dolinie Baryczy to 2 po Trzebieży leśne gniazdo z podglądem. Para wyprowadziła w nim 4 młodych. Para ta dokarmiała również inne młode sokoły, które były reintrodukowane kilkadziesiąt metrów dalej. Ostatnie z nowych gniazd to również platforma rybołowa, którą zajęły sokoły w nadleśnictwie Barlinek. Wyprowadziły w nim 3 piskląt. Oprócz nowego gniazda w nadleśnictwie Barlinek, w tym sezonie czynne były jeszcze 2 stanowiska. W sztucznym gnieździe na Sośnie udany lęk miała para gniazdująca tu już kilka lat. Tym razem wychowała 4 młodych. 3. para to ptaki, które w ubiegłym roku gniazdowały na platformie rybołowów w Strzelcach Krajeńskich. W tym roku musiały ustąpić rybołowom i przeniosły się na platformę do Barlinka. Ich późny i najpóźniej obrączkowany w tym roku lęk, 12 lipca, to 3 młode sokoły. Lęk w gnieździe z kamerą w nadleśnictwie Trzebież składał się z 4 piskląt, ale tylko do czasu, kiedy przy gnieździe zaczął pojawiać się puszczyk. Wskutek jego ataków zniknęły z gniazda 2 młode. Pozostałe, mimo wielokrotnej obecności puszczyka przy gnieździe, przetrwały. W nadleśnictwie Mieszkowice, gdzie w ubiegłym roku puchacz upolował samicę w trakcie lęgu, zgodnie z przewidywaniami pojawiła się nowa samica. Para do lęgu przystąpiła późno. Na początku czerwca w gnieździe były 3 pisklęta. Również w nadleśnictwie Kłodawa, gdzie rok temu lęk w naturalnym gnieździe zniszczyła gwałtowna burza, tegoroczny lęk był udany. Para wyprowadziła 3 piskląt. W nadleśnictwie Dębno, w tym samym miejscu co rok temu, sokoły miały taki sam lęk. 3 piskląt. Para sokołów, która pierwszy lęk w nadleśnictwie Milicz odbyła w wolierze adaptacyjnej, od 3 lat składa jaja w sztucznym gnieździe na drzewie i po raz kolejny miała 4 piskląt. I na koniec o pewnym lęgu na drzewie, którego o mało co by nie było,
gdyby nie nowoczesna technologia. W nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie, gdzie rok temu było 5 piskląt, w tym roku również obserwowano przesiadujące w gnieździe ptaki, ale podczas kontroli z drona nie było śladu lęgu. I gdyby nie zainstalowana tu wcześniej fotopułapka, to nie byłoby wiadomo, że ptaki złożyły jaja i je wysiadywały. Lęk zniknął, jak można przypuszczać na podstawie niektórych zdjęć, za sprawą pojawiającej się nocą kuny. Mimo takich zdarzeń jak w Strzelcach czy Trzebieży, po raz kolejny wyniki sezonu nadrzewnych par pokazują tendencję wzrostową tej niewielkiej jeszcze populacji. 3 lata temu w gniazdach na drzewach wykluło się 17 sokołów, rok później 19, w ubiegłym 29, teraz 41. I to tylko w znanych nam lokalizacjach, a dzięki kamerom i obserwacjom wiadomo, że coraz więcej pojawia się ptaków bez obrączek, czyli rozmnażających się poza naszą kontrolą, i ptaków z sąsiednich krajów. Zbliżona do ubiegłorocznej liczba ptaków przyszła na świat na kominach i budynkach. U wielu par mniejsza niż zazwyczaj była liczba piskląt w lęgach, w gniazdach znajdowaliśmy wyjątkowo dużo niezalężonych jaj, a mimo to wykluły się 63 młode sokoły, tylko o 2 mniej niż rok temu. Po raz pierwszy dwoje piskląt wykluło się na kominie ciepłowni w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie ptaki widywano wcześniej i z myślą o nich zainstalowano na galerii prowizoryczne gniazdo. Po 3 latach tułaczki po warszawskich wieżowcach para sokołów powróciła do gniazda na Pałacu Kultury i Nauki, skąd musiała zniknąć na czas remontu iglicy. W nowym gnieździe, gdzie życie ptaków śledzi kilka kamer, sokoły wyprowadziły 3 piskląt, a ich obrączkowanie odbyło się na tarasie pałacu z ograniczonym udziałem miłośników tych ptaków. W tym roku wreszcie można było wejść na komin zabytkowej fabryki papieru w Konstancinie Jeziornej, gdzie od kilku lat z różnymi wynikami sokoły odbywały lęgi. W zamontowanym przed sezonem prowizorycznym gnieździe były 3 młode sokoły. W zamontowanym przed poprzednim sezonem gnieździe na kominie ciepłowni w Kawęczynie tym razem było tylko 1 piskle. W płockim Orlenie znowu pojawiła się samica raroga. Kolejny rok z rzędu dzięki kamerom można było obserwować, jak trudny jest sezon lęgowy gniazdującej tu pary sokołów. Sokoły rozpoczęły lęg, ale samica raroga nie zrezygnowała z wizyt w gnieździe. W ubiegłym roku bywało tak, że noc spędzała w gnieździe razem z samicą sokoła wysiadującą jaja. W tym roku zajęła jej miejsce na pierwszym jaju. I na tym skończył się lęk sokołów w tym miejscu. Przeniosły się do gniazda na sąsiednim kominie, które specjalnie dla nich otworzyliśmy, i z powodzeniem wyprowadziły 3 młodych. A samica raroga okupowała gniazdo z 1 sokolim jajem. Wkrótce znaleziono ją w złym stanie zdrowotnym na terenie zakładu. Mimo umieszczenia w ośrodku rehabilitacji w Kowalu, samica raroga padła z powodu salmonelozy. Niespokojnie w tym roku było również w gnieździe na kominie lotosu w Gdańsku. Tuż przed lęgiem zniknął gniazdujący tu od lat samiec i pojawił się nowy. Wkrótce samica z nowym partnerem rozpoczęła lęk, ale po złożeniu pierwszych jaj i ona nagle zniknęła. Pojawiła się nowa samica zainteresowana samcem, który jednak ją ignorował i usiłował wysiadywać jaja w oczekiwaniu na poprzednią partnerkę. Ta się jednak już nie pojawiła w gnieździe. Nowa samica zaczęła wkrótce wysiadywać jaja poprzedniczki, a nawet dołożyła i swoje, choć nie wiadomo, czy jaja były zalężone. Nic się z nich nie wykluło, ale ptaki wysiadywały je wyjątkowo długo. Wydawało się, że nie mają zamiaru przestać, więc ten syzyfowy wysiłek przerwano, zabierając jaja z gniazda. Spokojnie przebiegał lęk na kominie elektrociepłowni PGE w Gdyni, gdzie, tak jak w poprzednim sezonie, ptaki dochowały się 4 młodych. Z powodu epidemii tradycyjne obrączkowanie pod kominem odbyło się pod okiem kamer, ale bez udziału publiczności. Na kominie tej grupy, ale w Gdańsku, gdzie rok temu były 3 młode, tym razem było tylko 1 piskle. Na kominie ciepłowni w Koszalinie sokoły po raz 6 przystąpiły do lęgu. Gdyby pandemia nie pokrzyżowała planów z uruchomieniem monitoringu, to byłoby co oglądać. W gnieździe tym razem była 5 piskląt, o 1 więcej niż w ubiegłym roku.
To już kolejne gniazdo na budowli z takim przychówkiem. Przed 2 laty 5 piskląt miała para z Lublina. W ubiegłym roku w gnieździe w Lublinie też była 5, ale z powodu celowego zatrucia 2 młode padły. W tym roku znów było 5 jaj, ale wykluło się z nich tylko 3 piskląt. W pobliskich Puławach gniazdująca na kominie zakładów azotowych para, tak jak rok temu, miała 3 piskląt. Para sokołów z wieży telekomunikacyjnej w Dobrej Nowogardzkiej, której ubiegłoroczny lęk zniknął z nieznanych przyczyn, tym razem w ulubionym miejscu miała do dyspozycji gniazdo. Ptaki jednak je ignorowały i uparcie dołkowały w pokrytej papą betonowej posadce. Awaryjnie zamontowaną skrzynkę ze żwirem sokoły zajęły błyskawicznie i wyprowadziły w niej 2 pisklęta. Poznańskie sokoły z powodu remontu fasady budynku Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie gniazdowały przez 2 sezony, przeniosły się do istniejącego od kilku lat gniazda na kominie ciepłowni Veolia. Tak jak w poprzednim roku, i tym razem miały 4 młode. W Bełchatowie ptaki nie zajęły przygotowanego dla nich gniazda. Znowu odbyły lęk na galerii nawęglania kolejnego bloku energetycznego. Na stalowej konstrukcji 75 metrów nad ziemią wychowały 3 piskląt. Do lęgów przystąpiły wszystkie sokoły ze znanych nam stanowisk w województwie kujawsko-pomorskim. Najmniejszy przychówek miały ptaki z włocławskiego Anwilu, zaczynające składanie jaj najwcześniej ze znanych nam par, tylko 1 piskle. Sokoły z ciepłowni w Toruniu, których w tym roku nie odwiedziła samica raroga, powtórzyły ubiegłoroczny wynik – 4 młode. Taki sam przychówek miała para z komina ciepłowni w Inowrocławiu. O 1 mniej piskle niż w Toruniu i Inowrocławiu zaobrączkowaliśmy na kominie cukrowni w Kruszwicy. W zachodniopomorskim na budowlach w tym sezonie czynne były 4 stanowiska. Przekształcenie komina zlikwidowanego Wiskordu w najwyższy na świecie obiekt do skoków nie przeszkadza gniazdującym tu sokołom. W tym roku para miała 4 pisklęta, o 1 więcej niż w ubiegłym roku. Na kominie zakładów chemicznych w Policach 3 rok z rzędu para wychowała 3 piskląt. Na kominie elektrowni Dolna Odra, jednym z najstarszych stanowisk sokoła, w tym roku wykluły się tylko 2 młode, o połowę mniej niż w poprzednim sezonie. Standardowa 4 sokołów była natomiast na zabytkowej wieży koksowniczej w Szczecinie, której remont na razie nie zmusił ptaków do poszukiwania nowego gniazda. Jeśli podczas obrączkowania dorosły sokół wchodzi do gniazda gotowy na wszystko, to wiadomo, że jesteśmy w kombinacie miedziowym w Głogowie. Nieustępliwość i odwaga to znak rozpoznawczy pary, która w tym roku miała mniej piskląt niż rok temu, tylko 2. Mimo obostrzeń, które przyniosła w tym roku pandemia, równolegle z kontrolami gniazd w kilku nadleśnictwach wsiedlaliśmy kolejny już rok z rzędu młode sokoły wędrowne pochodzące nie tylko z hodowli krajowych, lecz również z Niemiec, Czech i Słowacji. W ramach projektu przywracania nadrzędnej populacji tego gatunku do wolier adaptacyjnych trafiło 110 ptaków, 2-krotnie więcej niż rok temu. Najwięcej młodych sokołów, 33 osobniki, trafiło do nadleśnictwa Włocławek. W nadleśnictwie Żmigród wypuszczono 30 młodych sokołów. Po kilkuletniej przerwie wznowiliśmy reintrodukcję w nadleśnictwie Barlinek, gdzie przed laty mogliśmy obserwować pierwsze gniazdo sokoła wędrownego na drzewie. Do wolier trafiło tam 25 ptaków. W lasach nadleśnictwa Nowe Ramuki na wolność wypuściliśmy 20 młodych sokołów. Niezależnie od nas, 2 sokoły wsiedlił w nadleśnictwie Lubartów Polski Związek Łowiecki. Ptaki wyhodowane w stacji badawczej PZL wsiedlono na wieży przeciwpożarowej. Monitoring i reintrodukcje były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Stąd pochodziły pieniądze na zakup większości sokołów do wsiedleń. Reintrodukcję w Żmigrodzie wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt restytucji sokoła wędrownego wsparły również inne instytucje, firmy i osoby prywatne.